Mazurski Las. Rok 1921. Konwencja, której używamy, jest konwencją słuchowiska. Słuchowiska na żywo, to znaczy widzimy jak, ale bardziej inscenizujemy warstwę dźwiękową, aniżeli wizualną. Mary! Zjawy! Mówcie, kto wy? A mnieli? Ptacy bziałe, lśniące psiura. A może wy południce od olch zwodne, nadobne z włosem na wietrze? Joen Wilhelm Bratka, drwal prosty z Jablonki, dłonie twarde, nie mam nic dać komu. Ja musiałem wcielić się w postać starego Mazura, sprostać też troszkę tej gwarze mazurskiej, a jednocześnie mieć świadomość, że idę z człowiekiem przez życie przez jakieś 20 parę lat, nie? Czyli od 21 roku, kiedy ma około 60 lat, czy gdzieś tam jest podobnie w moim wieku, a później się przerzucamy w czasy 20 lat później do Auschwitz, gdzie on trafił za agitację Mazurów, no, na rzecz tego, że są Mazurami, że mają swoją mowę i że zdurne szukanie skarbów w każdej kulturze, myślę, w każdym regionie gdzieś jest jakiś złotodzielec zakopany, którego chcą wykopać. On jednak stwierdza, że te skarby są tu w nas, że my jesteśmy tym skarbem największym. Każda nasza historia, jeżeli człowiek umiera, to już nikt tej historii, tej tajemnicy nie zdradzi, bo on jej nie zdradził, koniec. Skarby pod ziemią? Mazurom zrabowane tu zapadły nasze. A kto je wam zrabował? Ojca, matki pytaj, jak nie wiesz. A, i one tu w niemieckiej ziemi. Deutschland Reich może sobie taki skarb Mazur sam brać? A niemieckie prawo? Ordnung? My tu na świętym prawie. Od tego wzięte, co na górze Synaj dał mojżeszowym ludziom skarby największe, ziemię i swoje nauki. No my ludzie lubimy baśnie, lubimy bajki. I jeśli jakiś spryciarz, jakiś ideolog, jakiś stratek wykorzysta tą naszą przypadłość, to może nas poprowadzić w niebezpieczne meandry. I jednym z elementów właśnie tej opowieści jest taka historia znowu z lat 20. tutaj, też oparta na faktografii i na mitologii Mazur, a konkretnie na skarbach Złotych Gór w niedaleko Nidzicy, w miejscowości Muszaki. Tam ponoć do tej pory te skarby gdzieś tam pod ziemię zapadnięte leżą. No w latach 21 rok, czyli tuż po plebiscycie, jeden z robotników leśnych, starszy człowiek, miał wizję, że te skarby można stamtąd wydobyć. Wydobyć za pomocą mowy mazurskiej. Czyli podpowiem polskiej, tylko że w wydaniu tym doby renesansu. Czyli pieśni, modlitwy, śpiewy kancjonałowe i tak dalej. To miało pomóc w wydobyciu ze szponów demona, wydobyciu tych skarbów tam w Złotych Górach. I to się odbyło przez niemalże rok. Stały tysiące ludzi, pielgrzymów mazurskich, pod przywództwem Trybuna Ludowego Bratki i próbowały te skarby wyciągnąć stamtąd. No to mamy kolejny jakby przykład pójścia jakby w stronę tej baśni i przekształcenia tego baśni w jakiś kształt realny. Ludzieńki, razem! Jak tu jesteśmy, wszystkie są blisko skarby! Czego chcesz po nas, Panie? Za twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary, Kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też wiem nie pragniesz.
choć to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie, człowiek mieni swoje. To hasło realizm magiczny ono było uknute w latach 20. w Niemczech XX wieku, jako taki prąd, kierunek estetyczny. Był taki moment w dziejach naszych, najnowszych, że te dwa elementy, które trwale to pojęcie połączyło, przynajmniej tak na pozór, one się zaczęły rozchodzić, to znaczy by powstała dysharmonia. Dareniuk! Gdzie ten głupi Rusin? Szajce! Zaraz się udusi! Nóż! Cholerna siatka czepia się wszystkiego! Taki okaz! Cwylfunkcić! Dreniuk! Więzień 1360 Wilhelm Bratka. Torbę! Dawaj torbę, sznel! Gdzie Dreniuk? Daj mi nóż! No dawaj! Bratka? Znałem jednego z Prus o tym. To było 20 lat temu. Skarbów szukałeś, bratka. Więzień 1360, bratka Wilhelm. Ty tu... Mist! Szkoda. Ortolan. Rzadki okaz. Nawet tu, w tym ptasim raju. Więzień Drajcen zechce... No przestań. Od dziś jesteś do mojej osobistej dyspozycji. Wartownia G po porannym apelu. 300 gram chleba dodatkowo, 2 razy w tygodniu. Będziesz mi pomagał w obserwacji ptaków i gromadzeniu okazów. Świat baśni. Świat tego, co nazywamy nierealnością, jakąś fikcją, metafizyką, zaczął górować nad pragmatyzmem. Odwrotnie niż w tej chwili. Ja myślę, że w czasy współczesne to jest wyłącznie pragmatyzm. A podówczas, tu mam na myśli tak mniej więcej od lat 20. właśnie do lat 40., a szczególnie lata 30., to się tak niebezpiecznie rozłączyło i bardzo sprytnie wykorzystali to rozłączenie, ten rozwód ideolodzy tych systemów totalitarnych, które się wtedy tworzyły. Nie rozumiem, bratka. Jesteśmy na progu epokowych odkryć. Nauka wymaga ofiar. Śmierć nie jest niczym szczególnym. A myślisz, że nie współczuję tobie i innym w tym obozie? Oczywiście, że boleję, ale muszę to znosić w imię większej sprawy. Bratka, jeśli uda się naszej rasie odzyskać pierwotną czystość, nasi potomkowie złączą się z kosmicznymi stwórcami. Wiesz, co to znaczy dla Niemiec? Wystarczy znaleźć przejścia. Ptaki są kluczem do otwierania bram mocy. A patrz! Opublikowali mój najnowszy artykuł. Obserwacje nad ptakami w Auschwitz. To są już teksty, do których z tymi nożycami reżysersko-adaptacyjnymi trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Tam jest zawsze zapisane dużo ważnych spraw, co jest oczywiście tym naszym największym problemem, kiedy tniemy tekst, kiedy go adaptujemy. Ale tam wszystko się ze sobą przeplata i łączy i jest bardzo przemyślane. To Majne Góry bardzo ciężko było mi ciąć. Zdaje mi się, że ten czas pobłądziłem w tych górach, bo to widzisz, szukałem ludzkiej miary do boskiego pomyślenia, do jego ułożenia świata. Bo później wyrozumiałem, miała rację ona. Siła nie w wydertych z ziemi skarbach, w naukach, w dziwowiskach, sztandarach. No to w nas! My to ten skarb.
najwzięcej skryty. My wszyscy? Jo. I każdemu baczenie trzeba dawać. Bo widzisz, z każdym człowiekiem odchodzi ze świata wielka tajemnica, którą tylko on jeden mógł odkryć, a której po nim nikt już nie odkryje. Szaman, czarodziej, czarownik, nie wiem, wiedźmin, różnie można powiedzieć, jego wizje, te amnieli, co do niego przychodzą, co mu każą iść, budzić Mazurów, żeby jakiegoś tam skarbu w Złotej Górze szukali. Oczywiście nie chodzi o te skarby ze Złotej Góry, tylko chodzi o obudzenie siebie, czyli o obudzenie marazmu. Wydaje mi się, że on tego, jak gdyby, to chciał w ludziach zaszczepić, żeby oni, że jeżeli robi się jakąś pielgrzymkę ze stacjami, to ta pielgrzymka służy czemuś i te stacje służą czemuś. Natomiast to nasze życie to jest taką pielgrzymką i też są poszczególne stacje. I jeżeli my to wszystko wykorzystamy, to wtedy mamy właśnie to swoje niebo, czyli odchodzimy ze świadomością, że wypełniliśmy to życie dobrze. Jeżeli nie, to mamy piekło, bo zawsze coś zostało do załatwienia. Nie można zamykać za sobą drzwi i udawać, że nic się nie stało. Patrz, Ginter, twoje ptaki. Ojciec syneczka w ramionach swych skrył i znowu przed siebie popędził co sił. Czy wiedział, że syn skonał już na króla Korlana wśród olch i wśród brzus? Dostałem żywot, by składać w nim skarby i ból. Idę za tobą, królu pobłąkany, i za wami światła amnielskie, jako ta iskra nad Majne Góry. Do domu.